Odnowione sale lekcyjne, zmodernizowany wjazd do przedszkola, nowe łazienki w Dwójce. Tak wyglądają wąbrzeskie placówki oświatowe po wakacjach. Dziś zgodnie z obietnicą zajrzymy do wąbrzeskich szkół i pokażemy efekty wakacyjnych prac remontowych. Anna Wiecka, dzień dobry. Czas już na najnowsze wydanie programu lokalnego, a w nim dziś następujące tematy. Co roku widzimy potrzeby oświaty. Fanty, loteria to wszystko placki pieczone przez nas. Ta susza i wypaleniska były i mniejszy urodzaj. Każda reprezentacja składa się z trzech zawodników. Pamiętajmy, że był dzień, kiedy dzieci nie poszły do szkół, bo rozpoczęła się straszliwa wojna. I o tym wszystkim powiemy dziś w wiadomościach, a po nich zajrzymy dzisiaj do wąbrzeskich szkół oraz do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Ponadto pokażemy dwie relacje z wydarzeń kulturalnych, z obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej, a także z wystawy psów w Wąbrzeźnie. Na początek aktualności i informacji z ratusza.